Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 278. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomutmy się słowami psalmu 7, wersety od 11 do 18. Tarczą jest dla mnie Bóg, co zbawia prawych sercem. Bóg sędzia sprawiedliwy, Bóg codziennie pałający gniewem. Jeśli się ktoś nie nawróci, miecz swój on wyostrzy. Przygotuje na niego pociski śmiertelne, sporządzi swe ogniste strzały. Oto tamten począł nieprawość, brzemienny jest udręką i rodzi podstęp. Wykopał dół i pogłębił go, lecz wpadł do jamy, którą przygotował. Jego złość obróci się na jego głowę, a jego gwałt spadnie mu na ciemię. Ja zaś wielbię Pana za jego sprawiedliwość. Psalm śpiewam imieniu Pana Najwyższego. Dziś rozpoczynamy lekturę Księgi Ezechiela od rozdziału pierwszego, wersetu pierwszego do rozdziału trzeciego, wersetu dwudziestego pierwszego. Księga ta opisuje powołanie proroka Ezechiela w czasie niewoli babilońskiej, ukazując jego wizję Bożej chwały oraz misję jako proroka i strażnika słów Bożych. W tym fragmencie autor przedstawia niezwykłe doświadczenie Ezechiela oraz zadania, jakie zostały mu powierzone, zachęcając do refleksji nad Bożym planem dla Izraela. Zapraszam do wspólnej lektury tego inspirującego fragmentu. Działo się to roku trzydziestego, dnia piątego, czwartego miesiąca, gdy się znajdowałem wśród zesłańców nad rzeką Kebar. Otworzyły się niebiosa i doświadczyłem widzenia Bożego. Piątego dnia miesiąca, rok to był piąty od uprowadzenia do niewoli króla Jojakina, Pan skierował słowo do kapłana Ezechiela, syna Buziego, w ziemi chaldejczyków nad rzeką Kebar. Była tam nad nim ręka pańska. Patrzyłem a oto wiatr gwałtowny nadszedł od północy wielki obłok i ogień płonący oraz blask dokoła niego. A z jego środka promieniowało coś, jakby połysk stopu złota ze srebrem ze środka ognia. Po środku było coś podobnego do czterech istot żyjących. Oto ich wygląd miały one postać człowieka. Każda z nich miała po cztery twarze i po cztery skrzydła. Nogi ich były proste, stopy ich zaś były podobne do stóp cielca, lśniły jak brąz wygładzony. Miały one pod skrzydłami ręce ludzkie po swych czterech bokach. Oblicza i skrzydła owych czterech istot, skrzydła ich mianowicie przylegały wzajemnie do siebie, nie odwracały się, gdy one szły, każda szła prosto przed siebie. Oblicza ich miały taki wygląd. Każda z czterech istot miała z prawej strony oblicze człowieka i oblicze lwa, z lewej zaś strony, każda z czterech miała oblicze cielca i oblicze orła. Oblicza ich i skrzydła ich były rozwinięte ku górze. Dwa przylegały wzajemnie do siebie, a dwa okrywały ich tułowie. Każda posuwała się prosto przed siebie. Szły tam, dokąd duch je prowadził. Idąc, nie odwracały się. W środku między tymi istotami żyjącymi pojawiły się jakby żarzące się w ogniu węgle, podobne do pochodni, poruszające się między owymi istotami żyjącymi. Ogień rzucał jasny blask, a z ognia wychodziły błyskawice. Istoty żyjące biegały tam i z powrotem niczym błyskawice. Przypatrzyłem się tym istotom żyjącym, a oto przy każdej z tych czterech istot żyjących znajdowało się na Ziemi jedno koło. Wygląd tych kół i ich wykonanie odznaczały się połyskiem topazu, a wszystkie cztery miały ten sam wygląd i wydawało się, jakby były wykonane tak, że jedno koło było w drugim. Mogły chodzić w czterech kierunkach, gdy zaś szły, nie odwracały się idąc. Obręcz ich była ogromna. Przypatrywałem się im i oto obręcz u tych wszystkich czterech była pełna oczu wokoło. A gdy te istoty żyjące się posuwały, także koła posuwały się razem z nimi. Gdy zaś te istoty żyjące podnosiły się z ziemi, podnosiły się również koła. Dokądkolwiek poruszał je duch, tam szły także koła. Równocześnie podnosiły się z nimi, ponieważ duch życia znajdował się w kołach. Gdy szły te istoty, szły i one, a gdy przystawały, również i koła się zatrzymywały. Gdy one od Ziemi się podrywały, podrywały się z nimi także koła, ponieważ duch życia znajdował się w kołach. Nad głowami tych istot żyjących było coś jakby sklepienie niebieskie, jakby kryształ śniący, rozpostarty ponad ich głowami w górze. Pod sklepieniem jednak skrzydła ich były wzniesione, jedne przy drugich. U każdej z nich dwoje pokrywało ich tułowie. Gdy szły, słyszałem poszum ich skrzydeł jak szum wielkich wód, jak głos wszechmogącego, odgłos ogłuszający jak zgiełk obozu żołnierskiego. Natomiast gdy stały, skrzydła miały opuszczone. Nad sklepieniem, które było nad ich głowami, rozlegał się głos. Gdy stały, skrzydła miały opuszczone. Ponad sklepieniem, które znajdowało się nad ich głowami, było coś, co wyglądało jak szafir, a miało kształt tronu, a na nim jakby zarys postaci człowieka. Następnie widziałem coś, jakby połysk stopu złota ze srebrem, który wyglądał jak ogień wokół niego. Ku górze od tego, co wyglądało jak biodra, i w dół od tego, co wyglądało jak biodra, widziałem coś, co wyglądem przypominało ogień. A wokół niego roztaczał się blask. Jak pojawienie się tęczy na obłokach w dzień deszczowy, tak przedstawiał się ów blask dokoła. Taki był widok tego, co było podobne do chwały pańskiej. Oglądałem ją. Następnie padłem na twarz i usłyszałem głos mówiącego. Rzekł on do mnie: Synu człowieczy, stań na nogi, będę do ciebie mówił. I wstąpił we mnie duch, gdy do mnie mówił. I postawił mnie na nogi. Potem słuchałem tego, który do mnie mówił. Powiedział mi: Synu człowieczy, posyłam cię do synów Izraela, do ludu buntowników, którzy mi się sprzeciwili. Oni i przodkowie ich występowali przeciwko mnie aż do dnia dzisiejszego. To ludzie o bezczelnych twarzach i zatwardziałych sercach. Posyłam cię do nich, abyś im powiedział: Tak mówi Pan Bóg. A oni, czy będą słuchać, czy też zaprzestaną, są bowiem ludem opornym, przecież będą wiedzieli, że prorok jest wśród nich. A Ty, Synu Człowieczy, nie bój się ich, ani się nie lękaj ich słów, nawet gdyby wokół Ciebie były osty i ciernie, i gdybyś się znalazł wśród skorpionów. Nie obawiaj się ich słów, ani się nie lękaj ich twarzy, bo to lud oporny. Przekażesz im moje słowa, czy będą słuchać, czy też zaprzestaną, bo przecież są buntownikami. Ty więc, synu człowieczy, słuchaj tego, co ci powiem. Nie opieraj się jak ten lud zbuntowany. Otwórz usta swoje i zjedz, co ci podam. Popatrzyłem, a oto wyciągnięta była w moim kierunku ręka, w której był zwój księgi. Rozwinęła go przede mną. Był zapisany z jednej i drugiej strony: a opisane w nim były narzekania, wzdychania i biadania. A on rzekł do mnie, synu człowieczy, zjedz to, co masz przed sobą. Zjedz ten zwój i idź przemawiać do Izraelitów. Otworzyłem więc usta, a on dał mi zjeść ów zwój, mówiąc do mnie, synu człowieczy, nasyć żołądek i napełnij wnętrzności swoje tym zwojem, który ci podałem. Zjadłem go, a w ustach moich był słodki jak miód. Potem rzekł do mnie: Synu człowieczy, udaj się do Domu Izraela i przemawiaj do nich moimi słowami. Jesteś bowiem posłany nie do ludu o mowie niezrozumiałej lub trudnym języku, ale do Domu Izraela. Nie do wielu narodów o niezrozumiałej mowie i o trudnym języku, których słów byś nie rozumiał. Chociaż gdybym Cię do nich posłał, usłuchaliby Ciebie. Jednakże, dom Izraela nie zechce Cię posłuchać, ponieważ i mnie słuchać nie chce. Cały bowiem dom Izraela ma oporne czoło i zatwardziałe serce. Oto ja uczyniłem twarz Twoją oporną, jak ich twarze, i czoło Twoje twardym, jak ich czoła. Dałem Ci czoło jak diament, twardszy od krzemienia. Nie bój się ich, nie lękaj się ich oblicza, chociaż są ludem opornym. Wreszcie powiedział mi, Synu Człowieczy, weź sobie do serca wszystkie słowa, które wyrzekłem do Ciebie i przyjmij je do swoich uszu. Udasz się do zesłańców, do Twoich rodaków i powiesz im, tak mówi Pan Bóg, czy będą słuchać, czy też nie. Wówczas podniósł mnie duch i usłyszałem za sobą odgłos ogromnego huku, gdy chwała pańska unosiła się z miejsca, w którym przebywała. Ten ogromny huk to szum uderzających o siebie skrzydeł istot żyjących i odgłos kół obok nich. A duch podniósł mnie i zabrał. I poszedłem zgorzkniały, z podnieceniem w duszy, a mocna ręka pańska spoczywała nade mną. Przybyłem do zesłańców do Tel-Abib, osiedlonych nad rzeką Kebar, tam gdzie oni mieszkali, i w osłupieniu pozostawałem tam przez siedem dni wśród nich. A gdy upłynęło siedem dni, pan skierował do mnie to słowo: Synu człowieczy, ustanowiłem cię stróżem nad pokoleniami izraelskimi. Gdy usłyszysz słowo z ust moich, upomnisz ich w moim imieniu. Jeśli powiem bezbożnemu, z pewnością umrzesz, a ty go nie upomnisz, aby go odwieść od jego bezbożnej drogi i ocalić mu życie, to bezbożny ów umrze z powodu swego grzechu, natomiast ja ciebie uczynię odpowiedzialnym za jego krew. Ale jeśli byś upomniał bezbożnego, a on by się nie odwrócił od swej bezbożności i od swej bezbożnej drogi, to chociaż on umrze z powodu swojego grzechu, ty jednak ocalisz samego siebie. Gdyby zaś sprawiedliwy odstąpił od swej prawości i dopuścił się grzechu, i gdybym zesłał na niego jakieś doświadczenie, to on umrze, bo go nie upomniałeś z powodu jego grzechu. Sprawiedliwości, którą czynił, nie będzie mu się pamiętać. Ciebie jednak uczynię odpowiedzialnym za jego krew. Jeśli jednak upomnisz sprawiedliwego, by sprawiedliwy nie grzeszył, jeśli nie popełni grzechu, to z pewnością pozostanie przy życiu, ponieważ przyjął upomnienie. Ty zaś ocalisz samego siebie. Jezus spotyka wielki tłum ludzi głodnych, dokonuje cudu nakarmienia czterech tysięcy, ukazując swoją moc i współczucie dla potrzebujących. Ten fragment podkreśla boskość Jezusa. Oraz jego zdolność do zaspokajania zarówno duchowych, jak i fizycznych potrzeb ludzi. Przeczytajmy Ewangelię według Świętego Marka, rozdział 7, wersety od 24 do 37. Stamtąd zaś wybrał się i udał w okolice Tyru i Sydonu. Wstąpił do pewnego domu i chciał, żeby nikt o tym nie wiedział, nie mógł jednak pozostać w ukryciu. Zaraz bowiem usłyszała o nim kobieta, której córeczka była opętana przez ducha nieczystego. Przyszła, padła mu do nóg. A była to poganka, syrofenicjanka z pochodzenia. I prosiła go, żeby złego ducha wyrzucił z jej córki. I powiedział do niej Jezus: Pozwól wpierw nasycić się dzieciom, bo niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom. Ona mu odparła. Tak, panie, lecz i szczenięta pod stołem jedzą okruszyny po dzieciach. On jej rzekł: Przez wzgląd na te słowa idź, zły duch opuścił twoją córkę. Gdy wróciła do domu, zastała dziecko leżące na łóżku, a zły duch wyszedł. Znowu opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad jezioro galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili mu głuchoniemego i prosili go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, zdala od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka. A spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego, Efata, to znaczy, otwórz się. Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali. I przepełnieni zdumieniem mówili, Dobrze wszystko uczynił, nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok. Do usłyszenia!